as much power. I only care about one of them. Cześć. Troszeczkę za blisko jesteś, koleżanko, tudzież kolego. Jakby ja nie ten. Nie będę tutaj cię ascendent. Nie będę tutaj cię gender shame'ować? Nie wiem. A nie, ascendent. O, hero kombinacja, idealnie. Kurna raz, czy ty musisz mnie irytować? Przepraszam ja bardzo. Co tutaj, gdzie tutaj? Halo. Nie ogarniam. To gdzie i kiedy? Z której strony? Tak, tak, do zniszczenia nas spada i we. Dobra, wzmocnimy trochę tą broń. Oho, ascendant. Ascendant! Jezus Maria. Cześć. Pyk. Ała. Cholera. Bym powiedziała. Ała. Zostawcie mnie. Nie. Ojej. Zrobił uzupełnione. Idealnie o to chodziło. W gruncie rzeczy. Oj. Dobra. Okej. Zmarła. Mówisz? Fascynujące. O! No. Shit! He has access! I can see the network. They were architects of life. You commanded nothing. I made the cluster livable for thousands! No. You have led your people to their deaths. O Jezu! To architekt? Ty mi też mam doświadczenie, kolego. Jak ja ci to mam powiedzieć normalnie? Tych też znam. Ajajaj! Ty nawet bez przesady. Działaj uczciwie. O! I know it hurts, but you have to call out where to interface. Get me targets! Everyone get that? We're shutting the Archon down. No ba, dobra. Scott, where to? Nav marked for one of his main power draws. Get there. I'll try to expose it so you can interface. Hurry! Tak trochę na ślepo strzelam w dużej mierze, nie wiem czy zauważyliście. Ała, ała, ała. Właśnie, zabolało. Była bardzo zabolało. Dobra, zdrówko. Porzucamy się do tego przekaźnika. Tykie, sio. Dobra. Keep moving, we need the power relay. Dobra. Dobra, tutaj. Kolejny aniwelator. Co z nim z życia? Dobra. I've already surpassed you. You're pathetic. O Jezu, a bo to architekt we mnie cały czas szczyla. Tutaj konsola jest. Still remnant, need them gone. Oj. Porzucenie, serio. Sweep as we go! Nav points ahead! Okej. Kolejna zapalająca, poproszę. Dobra. Dobra, pirokombinacja. Każdy tak mówi. Jełop. Archon's fighting me. I don't have to practice. I'm still restricted. The more remnant you destroy, the more fractured the Archon's attention. You pushed too far. Hold position, Kill Remnant. I'm on it. Sam, soft spot. The armored head, Scott. Let's open it up. We couldn't sit this out, Ryder. There's too much at stake. I'll crush you with your own toys. O
Oj, tak. Może ja sobie właśnie wyjdę. Póki co. I lecimy dalej. Gdzie? Mówisz? Ciekawe. Ja się nie przeczę, trochę może być w tym prawdy, ale generalnie... Sorka, ja sobie radzę lepiej niż ty. No ba. Czy tutaj jego nóżki są odsunięte? Dobra. O Jezu! Ała, właśnie. Kurna raz, serio? Weź się schowaj mi tą broń, bo normalnie mnie irytujesz z tym. Dobra, może być. Jakoś. O Jezu! Tak. Exaltation is too good for you. I rescind the offer. Fajnie, nie chciała mi tak przyjąć. Jakby nie ma problemu. Tak. Nie ma tak przebijanie się, co? Clear everything to the relay. Oj, oj, oj. Tak. Okej. Okay. Jakoś się udało minąć tą burzę elektryczną. If you cannot be released, I'll burn it all around you. Mówisz. Fascynujące. Siema. Okej. Okay. Oj. Architekt. Działa. Zgoła. Ała. Oj. Ała. Ałała. Ałała. Oj. Jak to mi chodziło? O, o to mi chodziło. There is no walls that will hide you. Dobra. No escape. Jezu. Dobra. Another gap. I'm not seeing an interface. But we have to win this. Stop that. Your initiative will be ash, and it will be your fault. Nie konsola na Boga, tylko to. Dobra. Dawajcie mi ładunki. Podnośniki, jakby okej, okay, ale gdzie, czy ja mam gdzieś kurczę stać? Stary, co? Ty też. Mam nic życia. Dobra. Brak amunicji. Do przeżycia. Dobra. Podnośniki. W sumie wesoło dość jest. Hehe, sześć architek. I will end this in fire and blood. Oh, wow. Dobra. Okej, okay. Jeszcze chwilka. Okej. It will be like you never came here. We need to hurry, Pathfinder. We're all straining. Yes, huh? Ała! Kurna raz, serio? Ty pie! Aha. O, Jezus. To ostatnie, co mam?
O Jezu. Tak. O Jezu. Dobra, to się udało. To earn this, every life lost is on you. Dobra. Mamy to? Nie, nie mamy tego jeszcze. Gdzie są jeszcze dziady? Tu mniej więcej. Dobra, mamy to. Wobec tego lecimy do konsoli. Spadaj, że ty dziadzie. I'm trying. We've almost got him. Don't give up. I'm not done yet. Hold there. Think you are special? We have exalted countless species. By się normalnie przydało dostać jakiegoś mega dopalacza do broni bez kitu. Dobra, kondensatory tarcz sobie weźmiemy. A co tam? O, Bibi, cześć! Liam! Metra! Wszyscy ze mną są! Idealnie, panie! Dobra, obserwator. Phoebe i Liama zauważyłam póki co, ale inni pewnie też tu są. Dają życie. Hehe. Oni by opuścili zabawę. Łukawa, no sorry, nie chciałam ciebie tutaj. O, ty mendo, gdzie tutaj tworzysz? Idealnie. Boom, czekoloko. Relay down! Tell me how to bring this all home! One more. Just... one. Scott? Scott! Yeah, tam? I'm telling Pathfinder. Hurry. Jaha. Skacze jak szalona, mam nadzieję, że to się udaje. Chciałam zobaczyć, czy on główkę ma odsuniętą, że tak to ujmę. Dobra, nawiąż połączenie. This is not the end. I have the network. Powiedziałbym, że zobaczymy. Stary. Hehe. Nie powiedziałabym, że architekt wydał swoje ostatnie tchnienie. Weź go ktoś strzelił w głowę tak na wszelki wypadek. Pathfinder, Meridian is online. The victory is being broadcast out to everyone. Angara, Milky Way, everyone. I may have been a focus, but all of Helios came together. This moment belongs to everyone. Thank you.
To co, na stałe zaparkowaliśmy Arkę właśnie na Meridianie, czy tam w Meridianie. No i dobra, w takim razie mamy napisy, a w sumie skoro mogę przyspieszyć, to czemu by nie? Razy 4, razy 8. Aha, razy 8 to jest maksymalnie. No dobra, damy razy 8, nie ma co. O nie, za szybko troszeczkę. Ale razy 4? Nie, za szybko nadal. Razy 2 niech idzie. Dobra, moi mili. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? Ciągnęła się, niesamowicie się ciągnęła. Ten odcinek w ogóle, ja już wiem, że nagrywam godzinę ponad, bo mam mój czasomierz. Ale dobra, podzielę go. I ten, szczerze przyznam, no naprawdę bardzo długo się ciągnęła. 90... Nie wiem, ile wyjdzie, szczerze mówiąc, na chwilę obecną. 93, 94, nie mam zielonego pojęcia. W ilu się zamknęliśmy. Ale no, w każdym razie ciągnęło się niesamowicie. W pewnym momencie zresztą to powiedziałam, że no ciągnie mi się, kurczę, jak krew z nosa, autentycznie. Bo no niestety, chociaż te tenie są całkiem spoko, to jednak no ma swoje minusy, no ma. Kwestia jest właśnie taka... W sensie mam wrażenie, że po pierwsze sporo mechanik było tak zapożyczonych jeszcze względem Mass Effecta pierwszego, z czego ja wiem, że akurat jeśli chodzi o proces twórczy tej gry, to oni chcieli tak naprawdę zrobić coś trochę innego, odbiegającego od Mass Effecta jako takiego, ale zabrakło im, zdaje się, funduszy, dlatego też powrócili do takich znanych mechanik i zrobili z tego no właśnie takie coś na wzór Mass Effecta. Jednak to miała być pierwotnie gra o odkrywaniu planet, z tego co wiem. I tak naprędce dorabiali do tego fabułę. I szczerze mówiąc, o ile fabuła sama w sobie mi nie przeszkadza, tak... Nie wiem, zadania poboczne to taki ból trochę. W sensie jest ich za dużo względem tego i również za dużo jest latania między różnymi miejscami, między różnymi planetami. Ja trochę płakałam właśnie, że normalnie wiele rzeczy mi się kojarzy z poprzednimi częściami, bo taka jest prawda, wiele rzeczy mi się kojarzyło i ubolewam, że nie ma więcej takich technik faktycznie, że tak powiem, zaimplementowanych wprost z poprzednich części, ale już nieważne. W sensie, jak sądzę, to było mniej więcej zaimplementowane właśnie z jedynki, bo tam było mniej więcej podobnie dość. Tylko, że nie było tam animacji latania tym całym statkiem, lądowania wszędzie i to było wygodniejsze, jeśli mnie kto pyta. Szkoda, że nie można było pominąć właśnie tych scenek, jak się lądowało i się wylatywało w kosmos, ale samo życie. I dobra. Jak mówię, jak powiedziałam, fabuła mi się całkiem podobała. Postacie nie są takie, żeby się do nich faktycznie przywiązać jakoś, ale też nie są najgorsze. Ja tam nie wiem. Nie najgorzej się bawiłam i to jest dla mnie najważniejsze, wiecie? I nie mam kogoś takiego, kogo za specjalnie bym nie lubiła, kto by mnie niesamowicie wkurzał oprócz Liama. Mam wrażenie, że Liam to taki drugi Jacob. Taką drabinkę z Andromedy Jacob. Dobra. O, mamy scenkę. Po zakończeniu widzę. Tak, pokazuje nam to, że zagrożenie ze strony Ketów nie jest jeszcze całkowicie wylęgnięte, co? No, że jeszcze nic się nie wylęgli z Heliosa, ani w ogóle znikąd i tak dalej. Dobra, tutaj widzę braciszek się kuruje. Hey, Scott. You beat me out of medical again. How long? Not long. Weeks. Enough to get started. Started on what? The Hyperion? Meridian? The ship is sound, but it'll never fly again. So it's being repurposed. Welcome to Meridian, humanity's home. We did it, Dad. Are you okay? You and Sam? Our connection has been restored. I am once again able to help the Pathfinder activate Remnant technology. But does he still need to? I adapted to use Remnant without him. But it's not advisable.
Dr. Carlyle estimates an 80% risk of further hemorrhaging. Yay. Further being the alarming part. For you and me both, Scott. Pathfinder, the Nexus leaders are waiting for us. Go on. I bet it's real important. It always is. No właśnie. Też to chciałam powiedzieć, że to zawsze jest. Zaraza. Staw czoła przywódcy Rockerów. Przepraszam bardzo, co tu się dzieje teraz? Aha, jesteśmy my tutaj, tak? Obszar wspólny. Odblokowano poziom Nexusa kolejny. Epilog w domu i z dala od niego. Porozmawiaj ze swoją załogą, co? Terminal pocztowy, co my tu mamy? O mój Boże, przekażcie swoje podziękowania dla drużyny. Inicjatywa Meridian Helios. Mało brakowało, żeby się nam nie udało, ale dzięki odwadze drużyny pionierskiej przybyliśmy na dobre. Przekażcie swoje wyrazy wdzięczności, przekażcie im, że wpłynęli na nasze życie. Bardzo dziękuję. Odczuwam niezmierną ulgę, że moje zaangażowanie nie było konieczne. Bran Kavin. Brak mi słów. Przebudzenie w takim świecie było niesamowite. Daniels, Posi, Roth. Dziękuję. Tak wypada, Candy Jensen. Na wieki wieków szczerze, LP, Dankę, drużynie, Halover. Jesteście super. Flaga jest wbita jak trzeba, Kami Tabard. Zwyczajnie dziękuję. Pam Aberdeen. Wiedziałem, że się uda, mówili, że już po nas, ale ja tak nie uważałem, wiedziałem, że wrócimy znad przepaści. Sipernia, wszystko się ułoży. Imke Magneson, dziękuję, wiedziałem, że się uda. Lori Neveira, dzięki, nie da się tego powiedzieć zbyt wiele razy. HL, ogromna wdzięczność, brawo WWP. Grazie, niesamowita podróż. Bi Garanti, mam tyle nadziei, przeleciliśmy tu, żeby być kimś, teraz możemy. Lilower V. Jazz. Dalsze postępowanie. Bycie uwięzionym w stazie było nieprzyjemne, ale to nic w porównaniu do tego, z czym przyszło się zmierzyć tobie. Dziękuję. Dobra, nie chcę czytać wszystkich tych podziękowań, chociaż no, fajnie, miło. Model wraku porzuconych biorę. System archiwów. Nie, no to wszystko ja już słyszałam. Więc, sorry Scotty, olać ciebie. The decision isn't yours. Neither is it yours. That is the point, isn't it? Pathfinder, you're late. Save the cluster, straight back to work. I get it. It must seem like that, but this wouldn't be possible without you. As outposts become colonies, the cluster needs its own voice, a true council. And while I maintain that it is premature, we must nominate an interim ambassador to represent concerns outside the Nexus. Or rather, you must nominate someone. Dlaczego ja? Interim ambassador? To what and for who? To the Nexus. The eventual goal was always a Galactic Council, but Meridian has accelerated concerns. An Ark has landed. The Vaults may make outposts self-sufficient, and we can't claim to represent a sovereign Angara. An interim ambassador would represent concerns outside the Nexus, until elections when we can all step aside. At the appropriate time. I can handle a hot potato, but why throw it to me in the first place? Because we need it to be legitimate. Uh-huh. We can't impose a vote on the Angara. Or even Kadara. Elladin? Won't happen. But you've acted for everyone. If you endorse a name, some may disagree, but they will trust it as a starting point. Someone to speak for Helios. I put forward Pathfinder Hager. I'd suggest you, but someone might think you killed the Archon to elevate yourself. We can't allow the appearance of that. But Hager keeps the position and the timeline in the Nexus family. Oj, kusi, kusi. If we want stability, maybe we should ensure the Krogan stay. What if it was Morda? O nie, nie, nie. Myślę, że kogoś innego. It's definitely unorthodox. Gordy to ja bym nie chciała, ale zobaczmy, będzie ciekawie. You want the Pathfinder to pick a voice. I'm picking Morda. I think the Krogan have waited long enough for a seat on a council. Well, it certainly colors Meridian's opening day. Don't worry, number 8. You'll be fine. Nie mam do wyboru Salarianina, człowieka, Angara albo Kroganina. Kroganin jest najciekawszy. That's not what your victory was about. There's more to life than this. No co ty? W życiu nie chodzi tylko o politykę. No ciekawe, żeś mi powiedziała coś nowego. Dobra, wobec tego ja natomiast tak, rdzeń sama. O, odkryto. Dobra, czyli póki co nie mogę. No dobra, spoko. Akceptuję to, powiedzmy. Kalo! Pogadaj ze mną, kolego. Ryder,
kurka wodna, naprawdę? Showing the fruits of your labor? You deserve it. Thanks, Kellu. The Tempest is getting some much-needed service. I thought I'd leave them to it. But I wouldn't miss the big day. Meridian looks so different out of the cockpit. I think I understand better why you do what you do. Thinking of trading in your pilot's chair for some muddy boots? Not even slightly. I know what I'm good for. I don't pretend to understand everything, but Meridian must have opened a lot of doors. Not all of them safe. I want you to know that it'll be my privilege to keep flying you to them. I can't do this without a good pilot, or a great pilot. How about a pilot determined to help his friends? To też dobre. I've learned a lot from you, Ryder. And Gil. Though, please don't tell him that. Things will change now. But that's all right. Nothing's ever really lost. Dobra, coś jeszcze powiesz? All's well, it seems. Aha, dobra. Angarzy, kurka wodna, Angarowie. Darla Vas Hyperion? Vas Hyperion? Up straight, everyone. This is the guest of honor. Dobry. Like you have to tell anyone that. Hunter, this is our opening. Let there be some sense of ceremony. As I was about to say, hello, Pathfinder. I am Chief of Operations, Ayora Pile. Second Wave Placements Officer, Darla Vas Hyperion. Hunter Carey, Reconstruction. This is the first I've heard of the term, Second Wave. It isn't literal. There have been several groups deployed for outposts. Second Wave is about the staged evolution of the initiative. First Wave out of Cryo, structural support and generalists. Food and fences. Second Wave is organizational. Less generalists, more specialists. More paperwork. It's needed to rapidly advance. I'm not spending a generation on the range. Darla Vas Hyperion, Placements Officer. As our developments in the cluster grow more sophisticated, proper matching of sleeper and assignment will be vital. My mission is to ensure compatibility and fulfillment. When are you changing your name to Vas Meridian? I keep Vas Hyperion to honor the ship that brought us here, as my godparents would want. Just saying we're staying. Please forgive Hunter. He is an ass. Ayora Pillay, you're in charge of Meridian? That's a big statement. I will oversee the operations and establishment of our port. Exploration and study of the interesting substructure will be handled by Initiative R&D. I'm told that may take lifetimes. We'll ensure that we have them. That's what I trained for. Hunter Carey, can I get some clarification on reconstruction? Sure thing. I'm tasked with turning this once proud vessel into the future proud human capital. It's more complicated than that. No, it's a structural and organizational nightmare. Which is job security, which is perfect. Come back in a year. This will be a galactic hub. You won't know where the Hyperion ends and Meridian begins. Sounds like Meridian is in good hands. I can only read the reports of how you brought us this opportunity, but rest assured, we will not waste it. Yes. Thank you, Pathfinder. Aye, what they said. Okay. Dobra, wobec tego, kto tutaj jeszcze jest? To jest Kerry? Nie, Doris May młodsza. I'll pay it forward, I swear. Okay. Tutaj mamy terminal znowu pocztowy jakiś, połączenia długotrwałe, obrażenia. O Jezu, co tu, ile tutaj jest rzeczy, przepraszam bardzo. Nie tak źle, dobra, chyba. No, nie tak źle. Połączenia, długotrwałe obrażenia. Autor raportu dr Harry Carlyle, asysta dr Lexi Tiperosa. Możliwość aktywowania urządzeń korzystających z technologii porzuconych bez Sama to niezwykła adaptacja, ale bliźnięta Ryder używały tego mięśnia bardzo intensywnie w krótkim czasie. Sam zgłosił, że w przypadku członka Korpusu Pionierów nie miało to wpływu na normalne funkcjonowanie mózgu. Obserwujemy jednakże niewielkie uszkodzenia płatu potylicznego i hipokamsu. Pasuje to do wcześniejszych założeń dotyczących porzuconych w odniesieniu do oddziaływania międzypółkulowego i pamięci długotrwałej. Dodatkowo stan ciała modelowa tego świadczy o poważnym obciążeniu, co sugeruje, że podczas aktywacji porzuconego obie półkule mózgu przestają działać normalnie. Nie zamierzam poruszać tej kwestii w tym raporcie, czy całe to gadanie o dzieleniu umysłu zawsze przyprawiało mnie mdłości. Zalecenia: nadal monitorować bliźnięta Ryder, unikać łączenia się z porzuconymi bez pomocy Sama. To był prawdziwy rzut na taśmę i wszyscy mieliśmy szczęście. Nie kuśmy już lepiej losu. No taki, który zamknął Tanowi gębę. Jeden. Co takiego naprawdę zrobił Archont i czy to nas zabije? Streść to proszę w takiej formie, żeby dyrektor Tan mógł to łatwo przetrawić. Chcę, żeby się ode mnie jak najszybciej odpieprzył. Sprawdzimy wszystko łącznie z okiem Archonta, czyli tym jego odpowiednikiem Omniklucza.
Nadal nieznamy wielu spośród jego funkcji, które wydają się mieć związek z apoteozą, przesłane do działu genetyki odnośnie Krogan. Wygląda na to, że Archont mógł dzięki niemu majstrować z zewnątrz przy połączeniu z samym, ale nie wiadomo, do czego nadają się jego własne dane. To oczywiste, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudno będzie połączyć się z Meridianem, mimo że wiedział o krwotokach, do których czasami dochodzi, gdy Ryder łączy się ze znacznie mniejszymi obiektami porzuconych. Dane sama sugerują, że Archontowi udało się namieszać w jakimś protokole konserwacyjnym. Porzuceni, których wezwał, zachowywali się, jakby niepoprawnie wykonywali zadania związane ze sprzątaniem. Sam architekt działał w jakimś trybie budowania albo wymagał napraw. Co do aktywacji Meridianu, to nie była robota Archonta. Najprostsza analogia wygląda tak, że ruszenie dowolnego systemu było jak podjęliście do reagującej na ruch lampy. I tylko pojawiły się jakieś statki, Meridian zaczął się budzić. Dobra, wiecie co? Weźcie sobie, przeczytajcie, moi mili, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek był jakoś niesamowicie długi, więc właśnie sobie przeczytajcie, jeśli chcecie. Natomiast ja sobie wyjdę z tego i chcę pogadać jeszcze z moją załogą. Hey, Ryder. No, hey. How's Scott? Much better. There might be two Riders around soon. Imagine. The Hyperion's forming scientific teams. Gotta start studying what we have. I may have helped them organize. That'll be exciting. Meridian rewrites all kinds of physical laws. Maybe they'll name a new law after you. Something about never staying in one place. This is a new cradle for humanity. That's a big idea. Bigger than I'd imagined. So maybe building those teams was smart. Small steps to understand all this, until we're at the top of the mountain. And seeing the next horizon. Can't deny it. I'm game for more. With so much power in our hands, you think it'll be okay? Cora, sometimes you just have to leap out there and see where it takes you. Yeah, I guess you do. Whatever happens, you gave everyone an incredible gift. Nice job, Pathfinder. Dobra, weź, że mi to przytrzymaj, bo czemu by nie? W sensie przytrzymaj, Boże. No, pokaż mi to. Sloane Kelly? If you're expecting a pat on the back, you're gonna be disappointed. All right, I'll settle for a hug. How does your crew stand you? Jestem cudowna. Some people find me endearing. Charming, even. More like insufferable. But you do get results. That was dangerously close to a pat on the back. You're hearing things. Też cię lubię, Sloane. Dobra, wobec tego. Tutaj mamy Jala. So this is how you all party, hmm? Pretty tame, but don't tell the host I said that. Meridian is amazing, though. You accomplished the inconceivable. I'm grateful to be part of it. No, I'm grateful. I couldn't have asked for a better team. We created this together. And exactly what it is, what it may become. I can't even imagine. To think that when we met, the Angara and your initiative struggled to find trust. The way we arrived on Aya was over the top. You know, uninvited and on fire. Agreed. Guess it worked out okay. Ryder, the Angara will never forget how you saved the Moshrai. But more than that, we'll never forget how you fought the Ket beside us. How we destroyed the Archon. Meridian is a new beginning for your people and mine. Together. New beginnings. That's what I came to Helios for. And what I dreamed of. Yes. New beginnings. So, let's get to it. Oczywiście, że tak. Do roboty od razu. Jest Liam. Nie chcę z tobą gadać, ale dobra. Pathfinder, catch sea for you in your planet. That's not getting less weird. About time Meridian got a proper grand opening. We all need this. Heard Scott woke up. How's he doing? He's exactly where he should be. I'm sure he'd disagree.
So, you're telling me you're having trouble explaining limits to a rider? Hey, know who I just talked to? A second wave technician, fresh out of cryo. Just had his first sunrise in Andromeda. He couldn't stop crying. Just him? must be something going around. Maybe you're the carrier. It's really feeling like home, you know? Finally. They haven't given you 5 minutes alone since the fight. Have you had a chance to let it sink in? There's no time. Meridian is the start of so many things. Don't need starters. Starters are a dime a dozen. We need finishers. And we have the best. I'm looking at you, Pathfinder Rider. The whole galaxy is. Cheers. No, okay. Jest Iwet teraz Sid razem. So, Tan says he's gonna let me stick around and help with the... Hey, Ryder. Maybe I should leave you two alone, huh? No need. We'll get time alone before too long. What's the word on the street? Ryder saves the day, Pathfinder of the century. You know, the usual. Still? Get used to it. They're gonna name things after you when you die. And probably even before. So we heading out again soon? Oh, she's all grown up, leaving home, doesn't need me anymore. That'll be the day. We'll handle my deals on this end while I'm gone. Seeing you two in cahoots makes me all misty. You know this is your fault, right? Helping us along? Helios has really turned into the fresh start I wanted, in so many ways. And now with Meridian, we're really going to make this place ours. I can't wait. You know where to find me when you're ready. Okay. Dobra, dalej w takim razie. Mamy Draka. Ryder. No siema. Kid. No hej. Old man. This place is something else. It's just another starting line. Where we go from here is on us. Well, damn, you were listening to me after all. Through all the creaking of your old bones. Uwielbiam cię, Drak. I sent out the Nakmor scouts. Nearly drowned me in reports until I pointed them at Tan. Told him to be extra wordy just for him. He'll love that. He wanted the job, he can have the reports. That. It's not over, you know. There'll be more Ket and whatever else is waiting out there. I know, right? It's going to be so much fun. Crazy kid. No, kochasz mnie, ja wiem. For all the right reasons. You're right, it'll be fun. Ale to jest faktycznie takie uczucie z Drakiem, jakbym była z jakimś zwariowanym dziadkiem. I to jest takie miłe. Wieje nudą. Pojazd! Mogę potańczyć. Dawaj! Tańcz. Jezus Maria, serio? Nadal? Nie poprawili tej animacji? Zobaczcie, jakie ten wywija normalnie. Dobra, pibi. Oh, good, you're here. Maybe the festivities can finally begin. Nikt nie umie świętować, co? I don't like sitting on my ass. Places to see, people to go. Yeah, you know what I mean. Mm-hmm. Well, let's get this show on the road. Meridian looks great, but, you know, been there, done that. We'll be here a lot. This place is the key to everything. You're right. I love keys. They open all sorts of new things. Helios is changing, and will be for a long time. I'm just antsy. Don't want to miss a thing. Oh, I almost forgot. Kalinda sent a congratulatory message. She was angling for an invitation, I think. Denied. Hope you didn't turn her back into an enemy. Oh, you're always so serious. Enjoy the moment. We're here to celebrate, remember? Look who's talking, Miss Basale. Just keeping you on your toes. For now, you're right. The galaxy isn't going anywhere. Let's have some fun. No ba. Dobra, wobec tego Suvi. Meridian, huh? I see you every day and I'm still amazed. We're really starting to put down roots. It's wonderful. Did I tell you? The team's working with the Angara to set up a joint research body. That sounds exciting. I know, I can't wait. Us helping them, them helping us. Can you imagine what we could accomplish? I'm getting all misty just thinking about it. Joint research body, cooperating with the Angara. You're planning a party, right? Of course. Nothing builds a team like a good whiskey and a laugh. You'd better show up, Ryder. We wouldn't be here if not for you. I wouldn't miss it for the world.
No dobra, w takim razie jest jeszcze Lexi, widzę. Still standing? No, still jak widać. Standing. Then I did my job. Somehow. Nothing more need be said. There's one thing. Dr. Lexi Tapero. Thank you. Yeah, that did it. You jerk. Go on. I've a reputation to protect. Skoro tak mówisz. Dobra, czy ja z kimś jeszcze nie gadałam? Nie mam zielonego pojęcia. O, jest Gil. Hey, Ryder. Jill is walking the walk. The procedure took. I'm gonna be a dad. Super. Congratulations. I'm thinking Mary if it's a girl. Deanne if it's a boy. Mary. Deanne. Marie Deanne. Pretty cool, right? Pretty cool. Knew you'd like it. So, this is supposed to be a celebration, right? You getting used to any of this yet? Meridian? The dream becoming a reality? It's a lot to take in. I'm still in the pinching myself phase. Well, I'm sure everyone here would be happy to line up and give you a pinch. But so you know, I've got the Tempest topped out and ready. You want to blow this hot dog stand? Just say the word. Yes, no. Callow's out there somewhere, time one on. If we're really sneaky, he won't even notice we're gone. Serio? Who's flying then? You? Why the hell not? I'm a quick study. How hard can it be? You better get this nonsense out of your system in the next 9 months, you know. Little Mary's gonna have a fun dad. W sensie, to było takie wróć na Tempest i kontynuuje eksplorację. Yay. Glad to have you. A fantastic turn of fortune for the Hyperion. Perhaps one day the Parchero can expect the same. In not quite so dramatic a fashion. Oj, to by było pożądane, żeby nie w tak dramatyczny sposób. Dobra, moi mili. Natomiast skoro widzę, że mamy dostęp do Tempesta, a właśnie... Chociaż nie, czekajcie, jeszcze sobie zakończymy ten epilog. Wrócimy sobie jeszcze na Tempesta wobec tego. Let's get out there, huh? No tak, spokojnie. Right. Tempest! Tak. Odlatujemy! Bo właśnie sęka się z tym wiąże. Tak coś czułam. Hej, załoga! Na statek! Leaving so soon? It's no fun having the boss at the party. That depends entirely on the type of leader. I'm new to this role myself. The training didn't cover how to honor your peers. There's no protocol. Your father invented this role, but you defined it. We've done what was needed, and this will always be here for us. But there's a galaxy out there, and you're all pioneers. That's why you're here. We're not done. No, będzie jeszcze wesoło, moi mili. No dobra, w takim razie. Jeśli powrócę po prostu na Tempesta, nie, jest jeszcze jakaś scenka. Oki. Dlaczego nie ma dźwięku? O, dobra, teraz jest. Dobrze, w takim razie zakończyliśmy, moi mili, fabułę główną. Sam, that's 100% viability on all known UNC's Pathfinder. Please access the Tempest VidCon for an important update. Tempest VidCon? Nie pamiętam o tym. All right. Nie pamiętam o tym. Chcę to zobaczyć. You have new email at your terminal. Dobra, tam już chrzanić ten terminal. Serio? Nakmordrak? Naprawdę? Nie, chrzanie, to już nie robię tego. Sam wyznaczył nową misję. There's a new task because we hit 100% viability? It is a significant milestone, Pathfinder. Preparations have been made for some time. I need to know if there's another expectation because of this. Updating objectives. You have a high priority destination. At Habitat 7? What's going on? I have been instructed to not reveal mission parameters.
Don't be late, Pathfinder. Okej. Okay. Moi mili, ja wiem, że to może być ciekawe, ale ja i tak planuję zakończyć na tym etapie. Możliwe, że ja sobie jeszcze porobię te misje, które się dopiero teraz odblokowały po zakończeniu gry, natomiast właśnie myślę, że w zakresie prywatnym. Na chwilę obecną już mówiłam niejednokrotnie, że ja mam trochę dosyć tej gry. Zwłaszcza ten odcinek mnie wymęczył, ponieważ według mojego sepera jest 95 minut, więc no... Zaraz mi się zapętli kurka wodna, stoper. W każdym razie ten... powiedziałam już mniej więcej, co myślę o tej grze. Bardzo ciekawym pomysłem jest w ogóle na pomysł na nową rasę. Chodzi mi tutaj o Angarów przede wszystkim i porzuconych, bo jeśli chodzi o Ketów, to jest troszeczkę bardzo podobne, tak dokładnie, do żniwiarzy moim zdaniem, zwłaszcza z tematem apoteozy, indoktrynacji, zresztą to już mówiłam też w trakcie serii, więc myślę, że o tym wiecie. No i w sumie nie wiem. Lubiłam główną bohaterkę całkiem. Podobało mi się to, jak mogłam nią pokierować. Szczerze. Więc spoko. Ostatecznie też zaprojektowałam ją tak, że mi się nawet podoba. myślę, że na tym sobie zakończymy. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie tego odcinka albo całej serii. Jeśli całej serii, to ludzie jesteście niesamowici, serio, że wytrzymaliście ze mną tyle. Ja już mam dość, co dopiero wy. Bo oglądanie jest w końcu trochę nudniejsze niż granie. Ale no. Tak więc dzięki wielkie każdemu, kto ze mną tutaj wytrzymał. I co? Zostawcie łapkę w górę, komentarz, bądź zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Podzielcie się swoim zdaniem odnośnie waszego zdania na temat tej gry. Podzielcie się waszym zdaniem na temat tej gry. O, w ten sposób, bo chyba coś zamotałam. Nie mam zielonego pojęcia, nieważne. I słuchajcie, mam nadzieję, że do zobaczenia przy okazji innych gier. Przy okazji innych serii z innych gier. O, ja tak to zwykle mówię. Dobra. Cześć!